Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam pakiet wtyczek Waves. Pakiet ten to Silver Bundle. Mówię o nim dlatego, że teraz jest to bardzo fajny pakiet i można go kupić naprawdę tanio, bo tylko $149. A jeśli kupicie go przez sklep Audio Deluxe, możecie uzyskać jeszcze niższą cenę, ponieważ oni zawsze dodają jakiś kupon rabatowy. Jest to pakiet 16 pluginów, o których opowiem już za chwilę. I teraz pokrótce opowiem Wam, jakie pluginy wchodzą w skład tego zestawu. Pierwszy plugin, który mamy, to jest C1 kompresor. To jest kompresor i bramka właśnie od Waves. Wszystkie te pluginy, jak zauważyliście, są w nowych szatach graficznych. To bardzo fajnie wygląda, naprawdę. Jest to taki klasyczny kompresor od Waves właśnie, możemy go używać na wielu śladach. Świetnie nadaje się do kompresji wokalu, do kompresji instrumentów. Kolejny w naszym pakiecie jest de-esser od Waves. Jest to zwykły de-esser, ponieważ Waves jeszcze posiada w swojej ofercie de-esser Renaissance de-esser. De-esser ten jest bardzo prosty w użyciu, mało opcji, oczywiście o wszystkich opowiem w oddzielnych filmikach. Kolejną wtyczką wchodzącą w skład pakietu jest doubler. Jest to wtyczka, która po prostu dubluje nam nasz lat, na którym został ten doubler użyty. Wtyczka ta pozwala do 4 dubli zastosować, można je rozstrajać w bardzo różne sposoby. Kolejny z procesorów to Enigma. Bardzo fajne efekty można uzyskać za pomocą tego procesora. Mamy tutaj dużo ustawień parametrów, które możemy sobie tutaj ustawiać. I mamy tutaj pierwszy z pogłosów, który jest w tym pakiecie. IR pogłos, to jest pierwszy pogłos, który możemy znaleźć wśród tych wtyczek. Możemy oczywiście, tak jak w każdym pluginie, korzystać tutaj z presetów, które nam producent daje, lub też ręcznie ustawiać parametry, które mamy w obrębie tej wtyczki do ustawienia. Kolejnym bardzo fajnym pluginem, który pomoże nam sfinalizować nasz mix czy master, jest limiter L1 Ultra Maximalizer od Waves właśnie. Mamy tutaj możliwość dodawania differingu, czyli tego losowego szumu, który sprawdza się podczas gdy poddajemy nasz ślad konwersji. Klasyczna również wtyczka Max Bass, która dodaje bardzo dużo takich niskich basowych częstotliwości. Możemy dzięki niej kontrolować ten zakres. Idąc dalej, możemy zauważyć tutaj wtyczkę Mondo Mode. Jest to swojego rodzaju chorus, który bardzo fajnie działa, bardzo fajnie funkcjonuje, bardzo fajnie ustawia się parametry. Oczywiście przyjrzymy się tej wtyczce później jeszcze dokładniej. Dzisiaj tylko tak pobieżnie prezentuję ten pakiet. Możemy za pomocą tej wtyczki tutaj, prawda, ustawiać tempo. Możemy również, jak w każdej z wtyczek, korzystać z presetów, które zostały napisane dla tej właśnie wtyczki. Kolejna wtyczka w pakiecie to wtyczka monitorująca, Pass Analyzer. Oczywiście posiada ona wszystkie możliwe parametry, które możemy zaobserwować w naszym dźwięku. Mamy tutaj poziom peak, poziom RMS, obraz stereo. Bardzo fajny plugin. Kolejny plugin to Renaissance X. Jest to bardzo fajny kompresor, bardzo świetnie sprawdza się na instrumentach, bardzo fajnie brzmi na gitarach.
i jest bardzo prosty w obsłudze. Bardzo fajnie brzmią nagrania po zastosowaniu tego kompresora. Kolejny plugin, który możemy znaleźć, to Renaissance Compressor. Też kompresor renesansowy od Waves. Bardzo fajnie działa, bardzo prosty w użyciu. Mamy tutaj, prawda, attack, release, ratio i nasz threshold i oczywiście makeup. No i mamy tutaj trzeci z rodziny Renaissance, czyli Renaissance EQ, czyli korektor z rodziny Renaissance, bardzo fajnie brzmiący. I mamy też tutaj w tym pakiecie coś dla fanów poszerzania obrazu stereo, S1 i Major. Bardzo fajny plugin, który umożliwia nam poszerzenie obrazu stereo lub również dostosowanie relacji pomiędzy prawym a lewym kanałem. No i teraz przyszedł czas na SuperTap, plugin, który pozwala nam na robienie różnego rodzaju opóźnień. Jest to delay, mamy tutaj bardzo dużo różnych ustawień. Możemy nawet sobie wybijać tempo, w jakim chcemy go mieć. Oczywiście możemy korzystać z presetów. Bardzo fajny plugin. I ostatni już plugin, TrueVerb, klasyczny pogłos od Waves. Bardzo fajnie brzmi, ma bardzo fajnych dużo ustawień. Możemy sobie ustawiać na sztucznym pomieszczeniu różne manualnie różne parametry. Moi drodzy, bardzo Wam polecam ten pakiet. Jest w dość atrakcyjnej cenie, to po pierwsze. Po drugie, mamy bardzo fajnych 16 pluginów, które rzeczywiście mogą nam ułatwić miksowanie poprzez kompresję, poprzez dodawanie różnych wtyczek modulujących, poprzez analizator, który dostajemy, poszerzanie obrazu stereo, jak w przypadku S1 i Major. Bardzo fajny pakiet, polecam Wam serdecznie. Oczywiście postaram się omówić pojedynczo każdy z tych pluginów w kolejnych filmikach. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do następnego. Trzymajcie się, cześć.